kolekcja zatytułowana jest bardzo godnie i dostojnie Dusz de Varsovie. Oznacza to nic innego jak Księstwo Warszawskie, czyli te wszystkie militarne elementy, szamerungi, epolety, które wzięły się w oryginale z mundurów napoleońskich, właśnie były wykorzystane u mnie i były inspiracją do tego, żeby te kobiece fraki zaprojektować tak, a nie inaczej. I co mogę o niej powiedzieć? No jest w miarę spójna, dzieli się na dwie części. Jedna jest taką od couture w cudzysłowie, druga jest bardziej casualową, wykonaną z materiałów dresowych. Także mam wrażenie, że każdy będzie miał szansę znaleźć coś dla siebie, albo bardziej eleganckiego, albo bardziej prostego i sportowego. Okazało się, że jakby zbierając wywiad środowiskowy, robiąc go, parę osób powiedziało, no fajnie, że robisz te wariactwa, ale w czym ja mam pójść do biura? Jeżeli takich głosów było więcej niż kilka, to stwierdziłam, no faktycznie, to zróbmy coś, co będzie się nadawało na każdą okazję i dlatego jakby starałam się teraz zaplanować tą kolekcję, żeby była po prostu bardzo różnorodna. Wprowadzam tą markę dopiero, chcę trzymać się fraków, żeby to się nazywało The Frog, żeby za tą nazwą szedł projekt. Później, jak czas, możliwości finansowe i cała reszta mi na to pozwoli, być może ją rozszerzę. Na razie jestem projektantką fraków, robię wariactwa na ten temat, jest już pomysł na kolejną kolekcję, także działam w tym kontekście.